Oh. Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czoł z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie, na kolejną dawkę szachowych emocji w postaci pięknej, a zarazem pouczającej, bardzo widowiskowej, e, moi drodzy, partyjki, batalii szachowej, która miała miejsce wczoraj podczas turnieju Norway Chess, który zrzesza najlepszych topowych zawodników na ziemi. Wisia Nant kontra szaku Mamediarow, moi drodzy. Można powiedzieć, że waga ciężka, jeśli chodzi o szachową tutaj śmietankę. E, Siadajcie wygodnie, kawka, herbatka w tylko siedźcie dobrze, żebyście się tam nie pooblewali tą herbatką, jak zobaczycie kulminacyjny moment, a konkretnie to kulminacyjne uderzenie, jeżeli jakimś cudem jeszcze go nie widzieliście. Chociaż to świeżynka, więc być może niektórych co zaskoczę. Jedziemy, cztery ze strony Wisiego Nanda, E5, klasyka gatunku, skoczek F3, skoczek F6, obrona rosyjska na desce, kontratak pionka centralnego, to się po prostu bije i tu się gra d Zapamiętajcie, można grać te jakieś tam, moi drodzy, sztafordy, cudawianki, można też tak naprawdę odegrać raz odbić tutaj, chociaż nie polecam. Po biciu tutaj wchodzi Hetman, moi drodzy, na na e2 z atakiem na skoczkę. Jeżeli teraz odeszlibyście skoczkiem, to wchodzi szach z odsłony, co tak naprawdę łapie hetmana. Najlepsze, co mogłyby teraz zrobić czarne, to po prostu hetman e7 i po, moi drodzy, wzięciu d6 nie można odejść skoczkiem, bo wisi hetman, ale mamy zdrowego pionka więcej jako białe, moi drodzy, i tutaj wszelkie szanse, żeby czuć się po prostu lepiej przy dobrej grze. Taki to ma scenariusz, jeżeli od razu wybijecie na e4. Zazwyczaj gra się najpierw, moi drodzy, posunięcie d6, które w partii nastąpiło. No, ale to są superacyjne Arcymistrzowie do to, to, o czym my tutaj mówimy, d6, skoczek odchodzi, bije. Zazwyczaj wygląda to tak, że gramy d4, gramy d4, tutaj d5, moi drodzy, i naciskamy, a być może jeszcze nie tak, być może tak, i być może tak, i być może tak, na centralną figurę, która będzie tutaj próbowała się jakby utrzymać, tak? W centrum. Dobra, wróćmy do pozycji, a, która była w partii. Goniec T3, to jest ciekawostka. Goniec blokuje pionka z D, moi drodzy. To jest w ogóle mm, atak milenium, rzekomo nazywa się ten wariant. Nie wiem, czy to dzwonią z banku milenium, mówią weź kredyt, weź kredyt, bo atak milenium nadciąga. Prawdopodobnie o to chodzi. Skoczek, moi drodzy, odszedł oni mogą grać co chcą, to są, tak jak mówię, gwiazdy szachowego e, świata. E, Roszada, goniec c 7 wieża wchodzi na 1, no na razie fajerwerków nie ma. Roszadka, moi drodzy, goniec F1, to właśnie zwiastuje często, czy zwiastuje, to obrazuje, jak, nie, jak bardzo nie śpieszą się topowi zawodnicy. Dobra, spokojnie, zagrałem sobie tutaj. Odszedł tym skoczkiem, być może miałem ochotę zbić, ale teraz chcę tego gońca zachować, chcę pchnąć D4, gońca później może wrzucę tędy, może jeszcze poprawię go jak pionem ruszę, tam się nikt nie śpieszy. <grym> D5. Kolejny ruch typu subtelniaczek. No nie no, te dwa siedemsetki to nie mają po prostu wstydu. <grym> ja tu próbuję z stępem gdzieś tam nadrobić, pionka oddać, żeby mieć ten No i tam sobie wycofali gońca, pionka na dwa tempa, cyk. Jeszcze ktoś raz skrytykuje mojego karokana, że gram C6, później dążę do C5, to tą partię mu przytoczę. No dobra, wiadomo jak jest. Wierzę moi drodzy E8. C4. No i już się zaczynają tutaj ataki. No bo szachy to gra wojenna, trzeba poatakować. Go jest G4. Mamy związanie, moi drodzy. Takie troszeczkę wredne na swój sposób. Skoczek w tym momencie wchodzi do gry na C3. Skoczek, moi drodzy, C6. No i nastąpiło CD. Skoczek bije, i tutaj możemy mieniać do spodu, ale to jest rozegranie Hetmana. Ten pionek jest izolowany, więc będzie takim, no troszeczkę łatwym celem. H3, dlatego też idzie. I tutaj nie bicie, tylko odejście. No to związanie jest wredne. Można je zerwać ruchem G4. To jest zobowiązujący Ruch troszeczkę będzie osłabiał strukturę. Ale być może pojawi się na desce w pewnym momencie. Idzie, moi drodzy, A3 i bicie. Wydaje się, że z punktu widzenia strategicznego, był taki słaby izolowany pionek, i teraz już jest parka. Pion broni piona. Czy to było dobre? Okazuje się, że nie było takie złe, ze względu na to, że ten pionek słabnie, oraz ten pionek może być słaby, ale warto mieć też na uwadze drugą stronę medalu, że te piony mogą, moi drodzy, iść. I śpiewać they see Me Rolling. they see us Rolling chyba powinno być. No dobra. as, że nas, a nie S, jako wiecie co. Dobra, poprawienie gońca. Subtelniaczki, ciąg dalszy, moi drodzy. Goniec przejmuje kontrolę na długo diagonale, odcina króla. Warto mieć na uwadze w kontekście jakichś matów pojedyncze. W tym momencie Goniec C3. Nie, przepraszam, Goniec C3 jest tutaj. Oczywiście to też był ruch, jak najbardziej chyba w stylu, właśnie, Ananda. Hetman F6, rozgrywają się powolutku te figury, zobaczcie, no teraz to już wygląda naprawdę nieźle. Wieże zostały połączone, Hetman do gry, no i teraz pytanie, jak rozegrać jeszcze te dwie figury i połączyć wieżę u białych? Bardzo prosto, Goń D3. Propozycja bicia, którą czarne odrzuciły, mogły wybić oczywiście, to by prawdopodobnie mogło skończyć się taką no nieco bardziej suchą pozycją. Bez Hetmanów to mamy taką swego rodzaju końcówkę. Troszeczkę poszargane, poszarpane te piony, ale w rekompensacie jest para gońców i, moi drodzy, dwie jakby półotwarte linie. Sprawdzałem silnikiem, on tam twierdził, że jest równa, więc jakby mamy nie interesują te równe pozycje. On lubi ostro. Dlatego też gra sobie haszej, żeby gdzieś tam później nie podwisało, żeby skoczka może później gdzieś tam <laughs> pograniczać bądź też gońca, żeby nie zaatakował Hetmana. No i w tym momencie G4. No, trzeba zerwać to związanie, bo jest drażliwe, goniec G6 i w tym momencie, moi drodzy, trzeba mieć na uwadze fakt, że zaraz będzie bęk, bęk i wiśnie, wiśnie zawiśnie, podwiśnie skoczek, więc król G2. Jak najbardziej dobry ruch. <laughs> Jak najbardziej logiczny. Poszła wymiana, moi drodzy, białopolaków. Skoczek idzie na 7, finalnie chce przejść na G6 i kontrolować wraz z gońcem i Hetmanem. Bardzo ważne, kluczowe, jedno z kluczowych pól F4. Goniec d2, tak, otwieramy, moi drodzy, tutaj linię, skoczek idzie z wcześniejszym planem na g6, no i tutaj się zatrzymajmy na moment, bo to może nie jest ta stricte kulminacja, ale tutaj nastąpił błąd ze strony Ananda. Anand coś przeoczył, ogólnie idzie mu cudownie, idzie mu świetnie, w ogóle wrócił jakby do gry, no jest, no już był emerytem, można powiedzieć, po 50 on chyba jest, ale daje cenne lekcje tutaj swoim kolegom arcymistrzom. Eee, tutaj w partii poszło, moi drodzy, Hetman G5. No, wiadomo, Hetman na piątym rzędzie, atakujemy jeszcze tutaj. A atakujemy oczywiście jeszcze wieżę, więc bardzo dobry ruch wydawałoby się. No, ale ma wady. W sumie jedną konkretną. Jaku? Po tym ruchu, moi drodzy, pada posunięcie, które kończy partię. Po hetman B5 jest mat w dwóch. What? Gdzie? Jak? <grywa> Grubo, co? Taka pozycja, niby. No, nie wydaje się, żeby tu był mat gdzieś. Chodzi o złe położenie króla. This guy. Stoi słabo. Kiepsko, źle. Nienaturalnie troszeczkę. I można to wykorzystać. Tymi trzema figurami. No, czterema, bo ta też jest tutaj ważna. Kto widzi, kto widzi? Kawka herbatka w dłoń moi drodzy, 3, 2, 1. Tym posunięciem jest Hetman bije 3 No nie no ja nie mam pytań. Oddanie Hetmana za skoczka. Jak to? Przecież Hetman 9 skoczek, 3, 6 punktów w plecy. No, no no, to nie o to chodzi. Tu partia została poddana, moi drodzy. Anand poddaje jest oburzony swoją grą, że nie widział tego motywu. O co tu chodzi? Chodzi o to, że jak króby to przyjął, to skoczek H4. Mate! Ho, ho, ho. Coś niesamowitego! Tak, te figury niestety odbierają wiele pól, i po zaciągnięciu króla, moi drodzy, tutaj, król już nie ma powrotu. Powstania i powroty. Rozstania i powroty, tak, taki kawałek. Był. No dobra, moi drodzy, tak to właśnie wyglądało. Co należało ja mówię, zagrać się zamiast Hetman G5? B5, przepraszam. <tuszę> tak, B5. Należało rzekomo zagrać wieżą na E4. Już nas zdwajanko to już jakby nie biły, chociażby mogły, chciałby też się zdwoić, no już wieża e6, no to wieża z a na e, wieża z a na e, no i nie wiem, jakieś c4, białe stoją fajnie, jak najbardziej, ale tu hetman bardzo naturalnie tutaj wyszedł, wydawałoby się, na b5, no a tutaj bicie na f3, no taki ruch, no nie mogło to się, moi drodzy, nie pojawić na moim kanale, no. Taki strzał taktyczny zawsze. Jak najbardziej, jak najchętniej. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i oczywiście do usłyszenia.